Hej kochani, witamy o poranku, witamy z samochodu. Jedziemy właśnie na lotnisko. Jest godzina 8 i już sobie jesteśmy trochę czasu w drodze. A gdzie jedziemy? Jedziemy na Stansted, jedziemy po moich rodziców. W końcu nadszedł ten dzień. Odliczałam dni, kiedy rodzice przylecą, kiedy będą z nami. Także nastał ten dzień właśnie dzisiaj. Wstaliśmy sobie rano i wiecie co, ostatnio was przestrzegałam. Bierzcie ze sobą zawsze wodę. A sama co zrobiłam? Zapomniałam wziąć ze sobą wodę, ale to chyba przez to, że rano było takie małe zamieszanie. Jeszcze kilka rzeczy musiałam zrobić, wstawiłam pranie i dlatego chyba po prostu zapomniałam. Także my jedziemy po rodziców na Stansted, wracamy, jemy jakieś śniadanko i dzisiaj mam misję po prostu, bo wiem, że w Starbucksie pojawiły się moje ukochane pumpkin spice latte. Moja mama jeszcze tej kawy nigdy nie piła, dlatego dzisiaj misja jest taka, że po południu idziemy sobie po prostu do Starbunia na pumpkin spice latte. Dobra, my jedziemy. Jeszcze zostało nam jakieś 15 minut, także do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, jaka u nas tragiczna pogoda. Już są rodzice, tato, Krzysztof. Jedziemy do... O, mama się śmieje. No rodzice, no. No rodzice, no. A kto? Są rodzice, jest Krzysztof. Jedziemy sobie do Starbucksa na kawę i na jakieś tam małe zakupki spożywcze. Tutaj koło domu. Są korki. I znowu są korki, dokładnie. Znowu wyjechaliśmy i są korki. Jesteśmy już z mamą. Jest już mama. Mama opalona po prostu, jakby przyjechała z tropików, ale w Polsce pogoda dopisuje. Spięłam sobie włosy, założyłam, słuchajcie, kurtkę przeciwdeszczową, no bo jak mogliście zauważyć, u nas cały czas pada i nie zapowiada się, żeby po prostu przestało padać. Chłopacy na chwilę poszli do banku, czekamy i tak jak mówię, idziemy na kawę, a potem, no może wam pokażę, co tam w Tesco słychać, bo jest dużo fajnych świeczek właśnie z serii Simply Home. Także może wam pokażę, jakie nowe zapachy właśnie teraz są dostępne w Tesco. Jak smakuje? Dobra, bardzo smaczne. Mama pierwszy raz pije. Dziwny smak, taki wyczuwalny cynamon. Trochę goździki, jakby tak, dynia. Tak, ale taki inny smak. Ale mówiłam już mamie, że na Westfieldzie ta kawa smakuje zupełnie inaczej niż w tym naszym Starbucksie tutaj na Kanada, bo na Westfieldzie jest bardziej taka słodka, więcej goździków, więcej cynamonu, a tutaj jest taka dość delikatna. Ale jest pyszna. I zobaczcie na te kubeczki. No, kubeczki są po prostu przepiękne. Uwaga, Krzysztof chce spróbować, bo Krzysztof nie pije takiej kawy. Nie, nie rób tego. Ma ci smakować. To nasza ukochana kawa. Najlepsza kawa. Cały rok na nią czekam. To nie jest kawa. Krzysztof, ty pijesz mieloną. Tak, to jest kawa. Mieloną z mlekiem. To jest podróbka. To jest podróbka kawy. Nie, nie. Dajcie znać, kto woli pumpkin spice latte, a kto kawę mieloną, czarną, z mlekiem. Gdzie tato nam zaginął? W Tesco. W Tesco tato już jest, no. Także my dopijamy kawkę i lecimy. Jesteśmy na świeczkach, jest po prostu ogromny wybór. Słuchajcie, jest żurawina, jest kruszonka z jabłkami, są maliny w kremie, jest cynamon, po prostu normalnie wybór jest ogromny. A tutaj są jeszcze woski. Mama już wącha. Co? Ładnie pachnie. Pachnie ładnie? A co to jest? A, mam to w domu. Kruszonka jabłkowa. Ładnie pachnie, no. Już takie jesienne, typowe zapachy właśnie. Dynia, jabłko, cynamon. Super. Hej kochani, witajcie. Dzisiaj mamy kolejny dzień, bo postanowiłam, że tego vloga jakoś tak skleję, że tak powiem. Jak wiecie, przyjechali rodzice, także mało czasu na wszystko. Staramy się intensywnie spędzać czas. Właśnie wstaliśmy, szykujemy się, mi zostało jeszcze tylko ogarnąć włosy i lecimy sobie na spacer do parku i później na jakąś kawę albo na jakąś herbatkę. Zobaczymy, to wyjdzie w praniu. Także dzisiaj taki luźny dzień. Póki co zbieram się, ogarniam swoje włosy i lecimy sobie na spacer do parku. La 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 la
O, tato tutaj już plan wycieczki rozporządza. Świnki i barany, żeby mamie pokazać. No bo wiecie, że mamy tutaj farmę niedaleko nas. Z Madzią tam byłam, z Krzysztofem, już jest farma pokazana w kilku moich vlogach. Także tato mówi, że musimy mamę zabrać i pokazać jej jeszcze farmę. Jesteśmy już w parku i zobaczcie, wczoraj padał deszcz, byliśmy ubrani w kurtkach. Była taka typowo jesienna pogoda, a dzisiaj cieplutko, świeci słoneczko, trawka jest zielona, więc po prostu nice. Idziemy do kaczek, idziemy właśnie do miejsca, które się znajduje w naszym parku, które z Krzysztofem nazywamy tajemniczy ogród, dlatego że tam jest taka tajemnicza furtka, jest dużo zieleni, pływają sobie kaczki, łabędzie i po prostu fajnie się jest tam zrelaksować. A tutaj rodzice, proszę bardzo, pomachajcie. No. Tylko brak Krzysztofa, który zarabia po prostu na chleb dzisiaj cały dzień, ale już jutro ma wolne, także superancko. Focia na Insta, proszę bardzo, musi być. Nie wiem, ale jesteśmy w tajemniczym ogrodzie i zastanawiamy się, jak ta woda się znalazła tutaj w tym parku. Jest przepięknie, tak naprawdę nie ma nikogo, jesteśmy tylko my i tutaj pan z dziećmi. I stwierdziłam, że to jest wymarzone miejsce na spacerki z naszym synkiem. Bardzo fajne i relaksujące, także uwielbiam nasz park. Jesteśmy z mamą w Superdragu na półeczce Zoeli. Mama stwierdziła, że bardzo ładny zapach. Bardzo ładny, śliczny. Że jest śliczny zapach, ale pewnie długo się nie utrzymuje, no nie? No bo za 7 funtów, a mi się znowu. A mi się znowu bardziej podoba ten jasny, ten niebieski. Mhm, taki delikatny. Także po tej stronie są kosmetyki Zoeli, a po drugiej tani kolorówka. Śliczny. Proszę bardzo, święta w Londynie. W sklepie z karteczkami jest już tak świątecznie.